Dzień dobry, witamy Was na kolejnym podcaście Grupy Trop. Będziemy rozmawiać o trosce, bo troska jest tematem miesiąca, który na różne sposoby omawiamy w podcastach oraz innych naszych działaniach. Dorota Jakubowska, trener, psycholog i coach. Dzień dobry, Tomek Czerwiński, trener, nauczyciel, wykładowca, pilot. Pilot, właśnie. Tomku, zaprosiłam Cię do rozmowy o trosce, ponieważ masz dwa wielkie doświadczenia życiowe, które pokazują różne aspekty tej troski. Czy byś zechciał powiedzieć jako pilot, jakie zadania wykonywałeś? Ja jako pilot byłem instruktorem i z tego wyrosłem, będąc instruktorem w dęblińskiej szkole Orląt dla pilotów samolotów bojowych, bo to nie były samoloty bojowe. W pewnym momencie mojej kariery zostałem wybrany przez kolegów do latania w zespole akrobacyjnym biało-czerwone iskry i początkowo byłem pilotem latającym na pozycji z prawej strony, a po kilku latach latania z prawej strony byłem liderem tego zespołu i w końcu dowódcą tego też zespołu. No to jest coś w rodzaju sportu ekstremalnego wpisanego w struktury wojskowe. Myślę, że to było fascynujące, ale chciałam zapytać, jak wyglądała Wasza wzajemna troska? Na czym to polegało? Tak jak mówisz, to jest ekstremalne i jest to coś takiego bardzo wyjątkowego, mogę powiedzieć, tak to traktuję teraz już z perspektywy czasu, a jednocześnie pamiętam, jak na co dzień było to po prostu moja praca i tak to traktowałem, ale też tą pracę i to bycie ze sobą w zespole można rozbić na dwie części. To jest pierwsze i myślę, że też teraz z perspektywy patrzę na to, że ja nawet się o tym nie zastanawiałem, a tak mocno miałem to wpojone, to jest troska o zadanie, o to, aby dowieść wynik do końca. Myślę, że to jest bardzo mocno też wojskowe, to jest bardzo mocno w tym, że skoro moim zadaniem jest polecieć, moim zadaniem jest wykonać jak najlepszy pokaz, to muszę to zrobić. I oczywiście są do tego procedury, żeby nie robić tego w złej pogodzie, że wszystko musi być ułożone i tak jak należy. I to już są kolejne rzeczy, ramy na to nałożone. A drugą taką częścią, i myślę, że z tego też wyciągnąłem wnioski i w tą stronę jakby rozwijam się teraz po wojsku trenersko, to jak bardzo istotna jest ta troska w rozumieniu zespołu i troska członków zespołu. Nas latało 7 w zespole, jako maksymalnej ilości samolotów w powietrzu było nas 7 i robiliśmy pilotaż grupą 7 samolotów i o każdego między sobą trzeba się troszczyć wzajemnie. I to jest też troska właśnie nie tylko o dowiezienie zadania, ale też to, w jakim ktoś jest stanie psychofizycznym, abyśmy zawsze byli w takim stanie, żebyśmy mogli, odpowiadamy za cały zespół. Oczywiście często się słyszy coś takiego, że najsłabszy element to jest to, na ile jesteśmy mocni w całym zespole, ale tym najsłabszym elementem po prostu może być gorsze samopoczucie danego dnia. I ważne jest to, żeby pewnych rzeczy nie ukrywać, żeby pewne rzeczy wychodziły na briefingu przed lotem, żeby o tym mówić, żeby się tym zaopiekowywać. To nie znaczy, że zawsze tak było. To też właśnie teraz na to patrzę, że trzeba o tym mówić i o tym tego się uczyć i dużo łatwiej byłoby mi na przestrzeni lat, kiedy byśmy o tym mówili i wyjmowali to na stół, a nie się tego uczyli sami między sobą właśnie dlatego, że mieliśmy dobre relacje i potrafiliśmy o tym rozmawiać, ale często były to już rozmowy po fakcie. Czyli mówisz o czymś takim, co moim zdaniem jest zupełnie nieoczywiste, ale strasznie ważne. Taka wzajemna obserwacja, takie wzajemne wyczuwanie się, właściwie empatia, jest warunkiem również realizacji waszego zadania. Warunkiem, co więcej, bezpieczeństwa, nawet wtedy, kiedy to się dzieje w wojsku i nawet kiedy to się dzieje w warunkach takiego sportu ekstremalnego. Ja mam takie wrażenie, nawet jak tak, ja bym nawet wykruczał słowo nawet, a zamiast tego zastąpiłbym to słowem zwłaszcza, bo to właśnie w takich momentach, żeby być efektywnym, żeby być skutecznym i nie robić krzywdy sobie czy komuś na zewnątrz przez chęć dowiezienia tej pierwszej aspekcie, dowiezienia zadania, to trzeba na to zwracać uwagę. To jest takie coś, co takie must be. To musi tak być, jeśli nie chcemy, żeby zaraz ten nasz statek
gdzieś po prostu spłynął na jakąś mieliznę, czy zahaczył o coś, co nie chcemy, żeby doprowadził do katastrofy. A jak to doprowadziłeś do tego, że ludzie, którymi dowodziłeś, potrafili powiedzieć nie po, a przed, że są na przykład w gorszej formie? To nie jest tak. I tu też bym chciał powiedzieć, że też pewne rzeczy są retrospekcją taką moją i takim spojrzeniem na to, że może niektórych rzeczy może czasem nie potrafiłem właśnie. I teraz wiem, że byłoby to lepiej, gdybym właśnie pewne rzeczy zatrzymał. Ale też w wielu przypadkach to jest po prostu taka uważność na drugą osobę. Też jak się znamy, jesteśmy na co dzień, my byliśmy ze sobą nie tylko po 8 godzin, ale na wyjazdach byliśmy wiele razy ze sobą i w różnych, w wielu miejscach w Europie, na różnych lotniskach. To jest po prostu obserwacja tego, czy ktoś jest wypoczęty, niewypoczęty, tego co mówi, jak się zachowuje. I widać ten stres, czy coś się dzieje. I właśnie cała sztuka polega na tym, żeby tą uważność powiedzieć komuś, że jest się z boku, że jestem, powiedz to. A w momencie, kiedy mi to zaczyna coś przeszkadzać, to jest bezwzględnie i tak jesteśmy uczeni, żeby to po prostu podnieść i o tym powiedzieć. Po to są nasze przedlotowe czy polotowe, nawet to, że poblotowe omówienie, w którym mówimy, jeśli coś w locie nam nie pasowało. I to, że mówimy to, co w locie nie pasowało, to się oczywiście przekłada też na to, jak jest na co dzień. Myślę, że to jest istotne, bo później to też widać. To trochę jest tak, jak z pokazami, myślę, że tancerzy, że widać, że gdzieś tam ta noga nie do końca staje, akcent jest odpięty czy od palców, tak jak to należy, bo właśnie w głowie nie wszystko jest tam poukładane tak jak powinno być i ten zespół nie funkcjonuje do końca tak, jak należy. I myślę, że te nasze najlepsze pokazy, które na niebie gdzieś malowaliśmy, to te najlepsze to były właśnie wtedy, kiedy ta równowaga była. A te trudniejsze, kiedy coś jest trudniejszego, to są właśnie te, kiedy czasami tej równowagi zabrakło. To jest dla mnie niesamowite, bo opowiadasz o tym, jak silni mężczyźni, którzy chyba lubią ryzyko, bo trzeba chyba je lubić, żeby w takim działaniu brać udział, uczą się ujawniania swojej słabości, uczą się otwartości również w komunikowaniu tego, co widzą. Myślę, że dla wielu osób to by było trudne podejść do gościa i powiedzieć: stary, widzę, że jesteś nie w formie, albo czy z tobą się coś dzieje. A tutaj słyszę, że to stawało się pomału, być może nie w tempie, który ty byś chciał, ale że to stawało się pomału waszą normą. Wydaje mi się, że to jest jakieś ważne przesłanie dla liderów, dla trenerów. W jakich warunkach można dokonywać akrobacji? Pierwsza rzecz, która mi tak kołacze, to jest to, że my wszyscy nie byliśmy w tym zespole dlatego, że kochaliśmy ryzyko i lubimy ryzyko, tylko dlatego, że kochaliśmy lotnictwo, latanie samo sobie, jeszcze na tak pięknym samolocie jak Iskra, która lada dzień kończysz służbę w siłach powietrznych. Aby to właśnie to piękno latania pokazywać, to jest ten cel nadrzędny, wiedząc i też w rozmowach, w tym mentorskim podejściu, bo lotnictwo jest takim mentorskim, przekazywanie wiedzy najbardziej tej najlepszej odbywa się właśnie przez instruktorów, przez mentorów. Aby się do tych mentorów jakby zbliżać i cały czas podnosić swoje kwalifikacje, to trzeba rozmawiać. I ta rozmowa, to nie bycie, bo w każdej rozmowie też od razu sztuczność zostaje wychwycona, to wychodzi, ta prawda. I jeśli ta prawda wychodzi, to w tej prawdzie jakby idziemy w kierunku tego zadania wcześniej, o którym mówiliśmy. No, myślę, że mówisz o mega ważnych rzeczach. No, prawda, otwartość, odwaga, wyważenie między fascynacją a ryzykiem. Wydaje mi się, że to jest coś, czego muszą się w dzisiejszych czasach uczyć liderzy, ale ja chciałam cię poprosić o jeszcze jedną rzecz, bo twoje życie się zmieniło. Wiem, że miałeś wypadek. Ten wypadek, wykluczył cię z aktywnego latania. To był wypadek, w którym byłeś pasażerem, więc również nie miałeś wpływu na to. I w pewnym momencie ty, silny mężczyzna, dowódca takiej właśnie eskadry akrobatycznej, no, znalazłeś się na zakręcie w bardzo dużej zmianie. Chciałabym porozmawiać o tym, jakiej troski wtedy potrzebowałeś, jaką dostałeś i co mógłbyś powiedzieć ludziom, którzy nie wiedzą, jak zachować się w takiej sytuacji. Dotykasz jakby tematu, który dla mnie jest trudny. Myślę, że cały czas przez to przechodzę i cały czas jakby też się w tym odnajduję.
skończyłem z lotnictwem w tym wymiarze jakby ekstremalnym, jak to nazywasz, chociaż dla mnie to nie było to ekstremalne dość drastycznie, bo jako pasażer po prostu uległem wypadkowi. I ten wypadek miał tak drastyczne skutki, że ja po prostu w pierwszej chwili nawet miałem nie chodzić. I wiem, że nigdy nie będę biegać i nigdy nie będę tak sprawny, jak byłem. A odnosząc się do twojego pytania, to był taki szok, że to myślę, że ta pierwsze gdzieś tam w głowie, które mi się rodziło, to było to, że ja muszę myśleć o tym, co będzie za chwilę i jak to będzie. I miałem to szczęście, że wielu ludzi ze mną koło mnie było. Ale często się zastanawiałem, dlaczego niektórzy mogą traktować albo wchodzą w takie nawykowe myślenie, a wszystko będzie dobrze, poklepię po plecach i dobra, pójdziemy dalej. No wiadomo, że nie będzie dobrze, bo już nigdy nie wsiądę do samolotu wojskowego, nigdy nie polecę samolotem, którym się zakochałem, który lata teraz nad polskim niebem, MC-46 Bielik, nowoczesny samolot szkolny i to było najpiękniejsze, co mogłem robić. To jest piękna praca, którą kochałem i kocham i już nigdy tego nie zrobię. A jednocześnie ludzie, którzy dookoła przychodzili, klepali po plecach i mówili, że wszystko będzie dobrze. Na początku, jeszcze w takim stanie, że nie było wiadomo w ogóle, czy ja wstanę, czy zostanę na wózku. I często się zastanawiałem, dlaczego tak jest, odpowiadając na twoje pytanie. To jest coś, co myślę, że jest trudne, bo my, jakby mówię szeroko my, ale też sam się na tym łapałem, że często jak rozmawiamy z drugą osobą, to nie tak naprawdę nie myślimy o tym, co ona myśli, tylko załatwiamy sobie pewne rzeczy. Mm-hmm. Czyli my chcemy sobie kogoś, no zrobiłem dobrze, poklepałem Tomka po plecach, powiedziałem mu, że będzie wszystko dobrze, trzymam kciuki. Ale tak naprawdę to czy Tomek tego potrzebował, czy ja nie potrzebowałem? I też takich przyjaciół miałem, którzy przychodzili do mnie i przemycali na przykład bezalkoholowe piwo. Bo do szpitala, żebyśmy mogli usiąść na dole i po prostu na dole w takim miejscu świetlicy i usiąść i to piwo bezalkoholowe sobie wypić we dwóch i pogadać. Mm-hmm. I to było najfajniejsze dla mnie i to było największe dla mnie, że ktoś po prostu ze mną był. A ja wiedziałem, że jak mogę potrzebować, żeby wyciągnąć do niego rękę, to wiem, że on tą rękę mi podawał. Czyli ty potrzebowałeś takiego zaakceptowania faktu, że no jesteś w bardzo trudnym momencie życiowym, w wielkiej zmianie, niekoniecznie przez ciebie pożądanej i nie udawania, że nic się nie dzieje, tylko towarzyszenia ci w tym przynajmniej przez jakiś czas. Bo to też nie chodziło o to, żeby ktoś wylewał łzy i się zamartwiał, no bo wystarczająco, że oczywiście ludzie mi najbliżsi się o mnie martwili i wiem o tym, że było to dla nich ważne i wciąż jest, ale byli ze mną i tak samo byli ze mną. Chciałem, żeby byli ze mną ci, którzy prawdziwie chcą mi towarzyszyć w tym. To jest taka lekcja, którą dzisiaj chciałbym też powiedzieć, że bez względu na to, co się komuś gdzieś wydarza, w trudnych czasach, my żyjemy w trudnych czasach, i zespoły, i liderzy, i to nie muszą być tak drastyczne sprawy, których tak naprawdę nie wiemy, bo dla jednego wypadek i to, że nigdy nie wstaniemy, może być dokładnie tym samym, co dla innej osoby to utrata na przykład jakiegoś projektu, jakiegoś coś, co pracował przez kilka lat i nagle mu się to po prostu wszystko rozsypie, to po prostu czasami wystarczy podejść i powiedzieć słuchaj stary, słuchaj jestem, czego ode mnie potrzebujesz? Jestem, zadzwoń, jestem tutaj obok. No muszę powiedzieć, że ja słucham twojej wypowiedzi i twojej historii z ogromnym przejęciem. To nie jest pierwszy raz, kiedy ją słyszę, ale dociera do mnie, jak wielką drogę musimy zrobić, szczególnie teraz, tak jak powiedziałeś, w czasie, kiedy no, dla wielu ludzi zagrożenie zdrowia staje się jakoś realną perspektywą, gdzie w rodzinach dzieją się wielkie zmiany, a my musimy nauczyć się towarzyszyć ludziom w tej zmianie. Musimy nauczyć się zaakceptować, że jest ona nieunikniona. Musimy nauczyć się nie udawać, że nic się nie stało, i być, towarzyszyć. Bardzo jest to dla mnie ważna lekcja, którą słyszę z twoich ust. Jeżeli ktoś chciałby się bliżej przyjrzeć sobie, jako osobie pomagającej innym w ważnych zmianach, no to są do tego formy, również w grupie TROP takowe prowadzimy. To jest trening interpersonalny, to jest program GATE i tam uczestnicy przyglądają się
jakie mają bariery i jakie potencjały w efektywnym pomaganiu innym w zmianie. To był podcast, który dotyczył troszczenia się. Dorota Jakubowska. Tomek Czerwiński. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszam też Was na inne podcasty dotyczące troski, dotyczące naszego tematu miesiąca. Wydaje mi się, że temat jest tak ważki i aktualny, że warto poświęcić chwilę czasu, nawet codziennie, żeby o nim pomyśleć.